Kochani, ugotowałam waszą ulubioną zupkę. Grzybową. Oczywiście. Grzybową. Już wam nalewam. Proszę, pachnie ślicznie. Prawda? A jak pięknie wygląda. Ulubiona, tak. I proszę. I jedzcie, póki gorące. Smacznego. Świetna. Cześć. O, no Kasia, no błagam cię, no co się z tobą dzieje? Dzwonię do ciebie od godziny, nie odbierasz telefonu. Kaszka, siadaj, Beata zrobiła przy tą zupę. Grzybowa. Smacznego. Słyszałam, że mój mąż pożyczył ci 30 tysięcy. Kasia. No tak, a to jakiś problem? Nie, skądże, żaden. Wręcz przeciwnie, świetnie się składa, wiesz? Przynajmniej będziecie stać teraz na to, żeby wynająć coś swojego, nie? Tak, proszę cię. Aha, czyli mam się wyprowadzić. No, nie będę cię tutaj zatrzymywać. Nie wiedziałam, że jestem tu aż tak niemile widziana. Beata, proszę cię, usiądź, porozmawiajmy. I jedzcie sami, ja straciłam apetyt. Przepraszam. Jak mama się wyprowadza, to ja też. Dobrze, Maja, skoro wolisz mieszkać z mamą, no to proszę bardzo. Świetnie! Nie, Majka, poczekaj. Kaśka, nie musiałaś wyrzucać Beaty i Majki przy okazji. Właśnie mieliśmy rozmawiać o tej wyprowadzce. Powiedz mi, ty nie rozumiesz, że ja mam dość Beaty, kiedy krząta się po mojej kuchni. Mam dość jej perfum w mojej łazience, mam dość jej apaszek na mojej podłodze i mam dość jej całej. Można to było zrobić odrobinę, delikatniej, łagodniej. Można było. Miałeś na to cały dzień i nie zrobiłeś nic. Słuchaj, ja rozumiem, że możesz mieć dość Beaty, ale nie będziesz decydować, Kaśka, o tym, z kim mieszka Maja. Przykro mi, Witek. Akurat Maja zadecydowała sama. Kaśka, przeginasz. Cześć. Nagrywam się, żeby trochę ochłonąć i usłyszeć, co wy wszyscy o tym myślicie. Właśnie wyprosiłam Beatę ze swojego mieszkania, która mieszka z nami prawie od tygodnia. A mój mąż co? Oczywiście uważa, że zrobiłam źle.